Ja nie wyobrażam sobie swojej codziennej pracy lekarskiej z chorymi objętymi opieką hospicyjną bez różnorakiego, szerokiego wsparcia wolontariatu. I mam tutaj na myśli wolontariuszy medycznych, którzy bezpośrednio kontaktują się z chorymi, wolontariuszy kierowców, bez których nie udałoby mi się dotrzeć czasami w bardzo odległe zakątki Trójmiasta, bez wolontariuszy, którzy organizują dla naszych chorych żywność, którzy są dla mnie dodatkowym okiem, dodatkowym uchem, też wspomagają mnie w chwilach zwątpienia, które pojawiają się w każdej posłudze tego rodzaju.